Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu w ramach Jesiennego Forum Specjalistów. Dzisiaj będziemy rozmawiać o książce Odetnij napięcie, jak pokonać stres dzięki praktykom psychosomatycznym, książce autorstwa Rebeki Ladain. Książce, która, jak mogą się Państwo domyśleć po podtytule, pokazuje nam, jak możemy radzić sobie ze stresem, jak... Przepraszam, ale właśnie coś zniknęłam. Czy wszystko jesteś? Było ok? Aha, u nas jesteś cały czas. To może jeszcze raz. Jestem. Coś mi się... Odcięło napięcie. Odcięło nam napięcie, taka stresująca sytuacja na początek. Rozmawiamy o książce związanej ze stresem, a tutaj sam początek nie powiem, żeby był przyjemny i nie wprowadzał dodatkowego napięcia. Dzisiaj zaproszenie do naszej rozmowy przyjęła Sabina Sadecka, terapeutka traumy, twórczyni portalu opsychologii.pl, która uczy terapii traumy na żywo i online oraz wykłada psychologię na SWPS w Poznaniu oraz prowadzi gabinet psychoterapeutyczny na poznańskim Sołaczu. Witam Cię serdecznie, Sabinko. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do tej rozmowy. Kolejnym naszym gościem jest Krzysztof Karauda, psycholog, psychoterapeuta, nauczyciel psychoterapii i hipnozy klinicznej w Polskim Instytucie Eriksonowskim w Łodzi, tutaj zaznaczam, że to w Łodzi, nauczyciel stażysta metody TRE, doktor nauk humanistycznych, absolwent psychologii i historii na UMCS-ie. Witaj, Krzysztofie. Dzień dobry. Obecność moi goście nie są przypadkowi, ponieważ ich praca opiera się o terapię poprzez ciało. Dlatego, a książka Rebeki Ladain właśnie o tej terapii przez ciało, nam traktuje, dokładnie. Ale chciałabym, żebyśmy... O naszym spotkaniu, że w ogóle my się z Krzysztofem znamy, tylko nie wiedzieliśmy, że będziemy tu występować. Więc to jest w ogóle niesamowite, żeby się w tych czeluściach internetu świat nas po raz drugi w temacie traumy zetknął, wcześniej na szkoleniu. Więc to jest dla mnie strasznie jakieś takie przyjemne, bo chyba to jest pierwszy raz, kiedy moim gościem jest ktoś, kogo, czy gościem, w sensie moim rozmówcą, a również gościem jest ktoś, kogo ja znam. Więc jest mi strasznie miło, bo z Krzysztofem różne rzeczy na warsztatach ćwiczyliśmy. Naprawdę nie wiem, czy da się to opowiedzieć, co było na tych warsztatach, w sensie wszystko w granicach rozsądku, ale ja do dziś to bardzo żywo wspominam i niektóre ćwiczenia nie mogę uwierzyć. Rozumiem, że to były ćwiczenia psychosomatyczne, tak? Takie wiesz, czucia ciała, trochę kontaktu ze sobą, kontaktu ze swoją taką żywotną energią. Może Krzysztof opowie więcej o tym, jak będzie moment na to, bo myślę, że to jest też ciekawe ujęcie. Także tak chciałam tylko przerwać, że to w ogóle nie jest przypadkowe, znaczy w sensie, że nie przypadkowo my tu pewnie jesteśmy, ale przypadkowo my się znamy i to jest super. Takie. Jak będzie moment, chętnie o tym opowiem. Dobrze. To zanim zaczniemy naszą rozmowę, to chciałam Państwa jak zawsze bardzo serdecznie zaprosić do zadawania pytań. Można wpisywać je w komentarzach. Będziemy starali się na nie wszystkie odpowiedzieć. Dobrze, może zacznijmy od takiego pytania najbardziej ogólnego. Pytania o naturę stresu i jak ta natura stresu łączy się z naszymi ciałami. Sabino, mogę Ciebie prosić o rozpoczęcie? Bo w ogóle ja znałam to pytanie wcześniej i aż zgłupiałam, bo mówię, ale jak stres miałby się nie łączyć z ciałem? Wiesz, w sensie takim, że musiałam wykonać pewną drogę taką wstecz i pomyśleć, ale jak można o stresie, który jest zjawiskiem fizjologicznym, nie tylko czysto fizjologicznym, ale w dużej części fizjologicznym, myśleć, że on nie jest ciałowy. Ale jak przewinęłam sobie swoją historię kształcenia się do zawodu psychologa, czy do zawodu psychoterapeuty, przynajmniej do pewnego momentu, to stwierdziłam, że a jednak można przecież latami uczyć się o stresie i nie włączać tego aspektu ciała. Więc tak, stres jest czymś, co
nasze ciało po pierwsze percypuje, odbiera. Teraz na przykład moje ciało, słuchacze, widzowie tego nie widzieli, no ale wcześniej to moje ciało, zanim w ogóle weszliśmy live, no to tu przecież chodziło w TV, w te ustalało pozycję, jak mam siedzieć, zdejmowało jakieś pudła z szafy i było w bardzo dużym pobudzeniu, bo moje ciało już odczytało coś, co odczytuje ciało każdego z nas tutaj, i słuchaczy, i nas tutaj, rozmówców, i w ogóle każdego na świecie, czyli czy jest bezpiecznie, czy nie. To jest najważniejsza informacja dla naszego ciała i najważniejsza, najważniejszy czynnik, który wpłynie na to, czy będziemy się stresować, czy nie. Więc moje ciało tak trochę odpowiedziało, trochę jest stresująco, trochę nie. Trochę was znam i trochę już byłam przed tym ekranem i nawet znam was, w sensie, że już nie raz z wami rozmawiałam, ale trochę jest tutaj jednak stresująco. Więc ciało percypuje stres, czyli percypuje bezpieczeństwo. Ciało też zapamiętuje bardzo mocno stres. Zapamiętuje różne, użyję takiego fachowego słowa, ale ono może nam się potem przyda, różne bodźce, które sprawiło, że w moim ciele pojawiło się jakieś uczucie zagrożenia. I łączy te bodźce z tym w ciele. Czyli na początku może być tak, że nie wiem, coś mi się stresującego wydarzyło w momencie, kiedy wchodziłam do swojej ukochanej lodziarni i bodziec lody lub lodziarnia lub konkretne miejsce w mieście, gdzie jest ta lodziarnia, może w tym momencie już sam przywoływać mi reakcję w ciele stresu. Więc zobaczcie, ciało nie dość, że percypuje, to zapamiętuje, ale też w sensie zapamiętuje bodźce stresowe. Zaraz ci, Krzysiu, dam mówić, tylko jeszcze jeden czynnik powiem z tym ciałem, co mi właśnie przyszło do głowy, ale ciało też w pewnym sensie będzie wpływało na to, czy czujemy stres, czy nie. Czyli nie tylko ciało odczuwa stres, ale może być tak, że moje ciało będzie w takim napięciu niezwiązanym z żadnym poczuciem zagrożenia. Po prostu mogę mieć napięte ciało, bo dawno nie ćwiczyłam, nie wyspałam się i dla mojej głowy, dla mojego mózgu to będzie sygnał, że dzieje się coś stresującego. Czyli takie zamknięte koło się robi. Nie tylko moja głowa może wpłynąć na ciało, ale może też być tak, że moje ciało wpłynie na moją głowę. Czyli napięte ciało będzie powodowało, że ja będę się więcej stresować. Czyli tak nie, mogłabym mówić i mówić, ale tu jest ważne to, że właśnie ciało odbiera zagrożenie, reaguje na zagrożenie, zapamiętuje zagrożenie oraz równocześnie to, co się dzieje w ciele, może wpływać na nasze poczucie czucia się bezpiecznie lub nie. Mhm. Krzysztof, chciałbyś dodać coś do tego, co Sabina powiedziała? Ja dosyć często mam albo szerokie dygresje, albo bardzo precyzyjne definicje. I akurat teraz, jak sobie myślę, to przychodzi mi taka definicja, którą też poznałem na studiach. Ona tam się niewiele zmieniła, a dotyczy ona tego, że stres jest nazywany dynamiczną relacją pomiędzy możliwościami jednostki, a wymogami sytuacji, czyli jest pewnym zaburzeniem homeostazy, tak najogólniej rzecz biorąc. Czyli w zasadzie to, o czym mówimy, dotyczy właśnie relacji pomiędzy tym, co się dzieje wokół nas, tym, co się dzieje w nas, a między tym, jak my odpowiadamy na to i co robi nasz organizm. Można powiedzieć, że co do definicji, można nic więcej nie dodawać. To jest w punkt po prostu. Dobrze, to Rebecca Ladaine opisuje swoją drogę radzenia sobie ze stresem i ona przechodzi przez różne metody, różne techniki, czy rozpoczyna od technik relaksacyjnych, tutaj jakieś medytacje, aktywności, pokazuje to swoje poszukiwanie. Czego jej historia może nas nauczyć w naszych poszukiwaniach radzenia sobie, poszukiwania tego spokoju, tego odcinania tytułowego napięcia? Może Krzysztof tym razem? Zrobiłem sobie naprawdę bardzo dużo notatek z tej książki. Zazwyczaj tyle nie robię, bo mam książkę, mogę w każdej chwili sięgnąć, ale tytułem naszej rozmowy wiele rzeczy mnie intrygowało i też intrygowało pod kątem takim czysto psychoterapeutycznym. Z jednej strony historia tej osoby pokazuje nam, że poszukiwanie metod, którymi moglibyśmy sprawić, że będziemy się czuli lepiej, jest pewnym imperatywem, który warto realizować.
na pewno nie ma żadnej jednej metody, która dawałaby taką możliwość, no i każdy z nas jest różny, więc w różnych momentach swojego życia różnych metod potrzebuje. Jej historia pokazuje, że jest to też bardzo dynamiczne, że kiedy człowiek podąża za swoją potrzebą polepszenia sobie życia czy stanu zdrowia, to naprawdę jest w stanie dużo zrobić, dużo poznać, dużo się nauczyć. I ta osoba naprawdę dużo przeszła przez wiele różnych stopni i wiele różnych technik pracy ze sobą, pisze o nich, momentami takie miałem wrażenie, że nawet troszeczkę tak złośliwie się wypowiada na temat tego, gdzie była, ale w gruncie rzeczy pokazuje, że ta droga też miała sens i ona była po prostu konieczna do tego, żeby mogła się nauczyć czegoś więcej albo czegoś jeszcze innego. Że na każdym etapie, na którym była, to co robiła było właściwe do momentu, aż poczuła, że już wystarczy i trzeba zrobić coś innego. Myślę sobie, że to jest taka istotna rzecz. Jeszcze jedna sprawa, która taka jest nieoczywista, a wynika z tej książki, przynajmniej dla mnie, jest taka, że tam, gdzie czujemy, że pewne metody zaczynają zawodzić, to budząc w sobie zainteresowanie tym zjawiskiem, zaczynamy się żywo rozglądać za czymś innym. I bardzo często spotykamy jakieś osoby, które nam coś podpowiadają, które mówią, w którą stronę warto pójść, co zrobić nowego. I u niej było dokładnie tak samo. Ona też pisze o tym, że trafiła w którymś momencie na terapię somatyczną. Nie wiem, jaki to jest rodzaj terapii, bo znam takie somatyczne, jak na przykład bioenergetyka, czy na przykład to Life Force, które nie zostały jeszcze tutaj nazwane, ale to jest też terapia bioenergetyczna. Natomiast nie wiem, co to oznacza somatyczna. Być może somatic experience, nie wiem. Jest to bardzo prawdopodobne. Tak, bo ona potem nawiązuje mocno do tego somatika, nie? I tak. Też przedmowa jest do tej książki jest przez taką znaną terapeutkę somatic experiencing, więc możliwe, że to jest właśnie to. Tak, tak. I to z kolei może być dla nas lekcja dotycząca faktu, że jeśli coś ci nie wychodzi, z czym masz kłopot, możesz skonsultować to z inną osobą, z innym specjalistą, który być może podpowie ci jakąś inną ścieżkę, taką alternatywną do tego, co robisz, a dzięki temu będziesz mógł poznać, nauczyć się czegoś, co okaże się strzałem w dziesiątkę. I też ta historia Rebeki Ladane pokazuje nam, że ona na przykład za strzał w dziesiątkę w pewnym momencie uważała pracę z technikami uważności, do momentu, aż to przestało dla niej działać i było potrzebne coś innego. Też myślę sobie, że te terapie somatyczne, o których ona pisze, to też dotyczą po prostu kontynuowania pewnego procesu psychoterapeutycznego, który ona rozpoczęła. Więc z jednej strony mamy techniki pracy ze stresem, które możemy wykonywać sami i one są efektywne, ale jest też taki moment, gdzie jest potrzebny ktoś inny, żeby z nim coś skonsultować, jeśli nam już coś nie wychodzi. To tyle z mojej strony. Mogę coś uzupełnić tutaj, bo też miałam, też jakby z ciekawością czytałam tę jej biografię, która tam się dosłownie we wstępie pojawia. No i też po części bardzo z nią empatyzowałam z tą historią, bo myślę, że miałam podobnie, chociaż nigdy nie uczyłam jogi i nigdy nie uczyłam mindfulnessu, jak ta autorka. Ale dla mnie przesłanie z jej historii, jej historia tutaj trochę została wspomniana, no ale właśnie ona tam różnych metod kontaktu z ciałem, czy nawet ćwiczeń używała i w pewnym momencie, szczególnie kiedy osiągnęła taki moment kryzysu w swoim życiu, związany z urodzeniem dzieci, dziecka, powrotem do pracy zawodowej, gdzie to się nawarstwiło, ona i dla mnie to też był ten moment, dokładnie to był ten moment przełomowy, kiedy stare mechanizmy radzenia sobie z obciążeniami nie działały, bo ich było bardzo dużo i o wiele więcej, to przynajmniej dla tej autorki to był taki moment, kiedy ona zauważyła, czym innym jest stres, a czym innym jest doświadczanie stresu w momencie, kiedy nasze ciało przechowuje taki skumulowany stres, który po prostu w tym ciele siedzi i ten stres, który nie został zmetabolizowany, on ciągle jakby gdzieś tam pod skórą buzuje i że wtedy nawet małe bodźce,
nawet małe lęki, nawet małe stresiki, w sensie sytuacji stresowej, będą powodowały ogromne reakcje. I ona tam opisywała jakieś kołatania serca, ataki paniki i w pewnym momencie już cały czas czuła ataki paniki, znaczy czuła panikę, mimo że wokół niej nie było aż tyle zagrożeń. Więc myślę sobie, że to jest bardzo ważne, że ludzie, którzy nas słuchają, część z nich po prostu słucha dla siebie, część to są specjaliści, że w tej książce można znaleźć odpowiedź, co się właśnie dzieje z ludźmi, którzy mają ten skumulowany stres, bo ona nie tylko pisze o sobie, ale też pisze oczywiście dla nas, bo ta książka jest w ogóle właśnie o tym skumulowanym stresie, chronicznym stresie. Drugie, i to powiem krótko, to że oczywiście mamy każdy z nas ma swoją drogę dochodzenia do metod, które działają, ona też miała swoją, ale ja to trochę odczytałam tak, że są takie metody, i to może być każda terapeutyczna czy rozwojowa metoda, jaką sobie po prostu wymyślimy, że jeżeli one używane są w funkcji unikania czucia albo odcinania się od czucia, to będziemy się kręcić w kółko. W sensie jest coś takiego jak to się nazywa, spiritual bypassing, takie, nie wiem, jak to po polsku się mówi, ale że na przykład medytacja używana jest nie do rozwoju pójścia naprzód, tylko do wypychania nieprzyjemnych odczuć. I na chwilę je wypchnę i one potem mnie znokautują. I znowu sobie pomedytuję, znowu wypchnę i mnie znokautują. Więc to jest, myślę, też książka trochę o tym, że jeżeli wykorzystujemy metody pracy z ciałem, żeby odcinać się od ciała, to będzie tylko gorzej. I trzecie, też to powiem króciutko, dla mnie to jest też taka opowieść, bo ona właśnie, tak jak Krzysztof mówi, trafiła w końcu do somatycznej terapeutki i ta ją jakoś poprowadziła. I myślę, że to jest taki trochę, nie wiem, taki dla mnie to było takie przesłanie, że czasami w tej drodze do naszego ciała potrzebujemy asekuracji. Że wspaniale jest mieć metody, wiedzieć, co działa, wspaniale jest wiedzieć, co nie działa, ale że czasami to jest za mało. Jeżeli budzę się z atakiem paniki i zasypiam z atakiem paniki, to może będę potrzebowała asekuracji w postaci na przykład terapeuty somatycznego, cokolwiek to oznacza, ale także tak, dla mnie to była taka trochę kojąca opowieść, że można się, moja superwizorka mówi, można wylądować w piekle i wrócić. I to jest o tym opowieść. Cały czas mam takie wrażenie, że właśnie takie oddzielanie się od tego ciała i takie troszeczkę próba zracjonalizowania swoich emocji, no to jest poniekąd taka droga, no nie chcę, nie wiem, czy dobrze myślę, że to jest taka droga w pewnym momencie, że dojdziemy do tej granicy i nie pójdziemy dalej, tak? Że musimy w pewnym momencie się odnieść do tego swojego ciała. I teraz jak stosować, na przykład dla mnie, gdzie no, jestem laiczką, jak mogłabym stosować praktyki psychosomatyczne, żeby sobie pomóc? Czy w ogóle mogę stosować sama bez pomocy terapeuty czy specjalisty? Kto mówi? Będziemy się wymieniali. Dobra, super. Pytanie jest piękne, czy sama mogę? I wiesz, pomyślałam sobie, że zadając je, już użyłaś pewnej techniki psychosomatycznej, czyli takiego, wiesz, otulenia twarzy, co jest często gestem, po którym ja na przykład w terapii poznaję, czy ktoś wszedł w taką obszar pobudzenia, który jest dla niego przyjemniejszy, bardziej znośny, bardziej też do... Ona tu ładnie go też nazywa, to jest taki obszar funkcjonalnej aktywacji lub optymalnej aktywacji, w tej książce to jest tak nazwane, więc my cały czas używamy tych technik psychosomatycznych, czyli technik, które pomagają nam się samoregulować, tak? Część z nas się obejmuje, część się gładzi, to co ja mówiłam, że przed tym naszym wykładem, to ja tu po prostu jak taki Pershing po prostu z lewa na prawo, bo potrzebowałam trochę ruchu wprowadzić, nie? Żeby się wyregulować, więc oczywiście, że można. Ona w tej książce mówi jasno, autorka tej książki Odetnij napięcie, możesz stosować te techniki, ale bądź w kontakcie ze sobą. Czy one rzeczywiście przynoszą ci jakiś progres? Bo jeżeli nie, no to fajnie będzie, jeżeli skorzystasz z asekuracji, w cudzysłowie, czasami to będzie jedna sesja, dwie sesje, a czasami zostaniesz w tej terapii na dłużej. Więc jak najbardziej.
oczywiście jest bardzo wiele technik psychosomatycznych i w zależności od tego, które soczewki przyjmiemy, które okulary, tak jak ja, będziemy mieć na nosie, to, no to takie znajdziemy zalecenia. Zalecenia tej książki, mimo że one się nazywają, że to jest metoda Mind Body Reset, to ona jest bardzo mocno zanurzona w metodzie pracy z ciałem, która nazywa się Somatic Experiencing, już wspomniane tutaj. I to jest bardzo specyficzna metoda pracy z ciałem, w której chodzi o bardzo intencjonalny ruch w pracy z ciałem. Nie chodzi o wyładowywania w tym ciele, żeby to jakoś super wykrzyczeć, walić, nie wiem, kijem baseballowym w poduszkę, tylko chodzi o to, żeby na przykład zauważyć, jakie ruchy, jaki bezruch się pojawia w moim ciele, gdy do was mówię. Na przykład mówię, jestem zestresowana i tak było na początku, że o wiele mniej się ruszałam i zauważyć ten bezruch i to jest bardzo często, że ludzie w stresie, szczególnie związanym z ekspozycją społeczną, występowaniem, nieruchomieją. I teraz, jeżeli założymy soczewki somatikowe, czyli tej metody SE, to ja mam przekierować uwagę na ten mój bezruch i spróbować poruszyć tym ciałem, ale nie w sposób taki właśnie katarktyczny, bardzo ekspresywny. Czasami wystarczy bardzo mały ruch. I ja na przykład często zaczynam od tego, jak ktoś do mnie przychodzi i widzę mapę jego ciała, tą, którą widzę, tak, nie widzę wszystkiego, widzę jakieś zapadnięcia, widzę jakieś bardzo takie ekspresywne ruchy, które mają coś tam, ten stres trochę zasłonić. Widzę utknięcia wzroku, że ktoś na przykład nie patrzy na mnie, patrzy cały czas pod nogi. To pierwsze co, ale to oczywiście nie jest coś, co będzie zawsze, ale zazwyczaj pierwsze co, to próbuję wprowadzić trochę intencjonalnego ruchu, mikroruchu. W somatiku pracujemy mikroruchami. Nie musimy robić bardzo dużych ruchów, bo w naszym ciele stres zapisał się między innymi poprzez pewne sekwencje napięcia mięśni, pewne gesty. I teraz to, co my robimy, i możemy to robić w terapii, możemy to robić sami dla siebie, ale w terapii jest po prostu łatwiej, nie? Bo jest to lustro, to my proponujemy dodanie pewnej elastyczności w ruchu, maleńkiej. I ona nawet to jakoś tak nazwała w tej książce, przerwać sztywność, wprowadzić elastyczność. Parafrazuję, ale ona dokładnie to opisuje krok po kroku, jak widzisz, że coś ci się napina, to taką życzliwością spróbuj wprowadzić ruch, który będzie przeciwstawny do tego, maleńki ruch. Więc wiesz, to twoje pytanie to jest pytanie na 5 godzin gadania, więc ja może tutaj Krzysztofowi oddam głos, ale mam nadzieję, że wrócimy do tego. Tak, bo ja mam milion technik, nie? Pracy z ciałem. Krzysztof, jak to wygląda z twojej perspektywy? Pytanie dotyczy, czy można samemu. Ja bym poszedł tą myślą Rebeki, aby próbować do momentu, do którego czujemy, że to działa dla nas. Jak przestaje działać, to albo zmienić warto metodę, albo trzeba udać się na konsultację do jakiegoś specjalisty, który się akurat tą tematyką zajmuje. Czasem trafienie do swojego specjalisty nie jest proste. Dzisiaj miałem taką konsultację osoby, która zgłaszała coś, co jest jakąś częścią moich specjalizacji, czyli zaburzenia autonomiczne w obszarze psychosomatyki. No i co to znaczy te zaburzenia autonomiczne? To tak nie wiadomo po prostu. No, ten człowiek też się nad tym zastanawiał, ale taką diagnozę ktoś mu postawił, zaczął z tym chodzić i szukać, no nie? Jak pracować? No to pojawiły się tam pomysły na TRE, pojawiły się pomysły na bioenergetykę, na jogę, na przeróżne ćwiczenia, w tym też i z zakresu tego doświadczenia somatycznego. No więc o tym rozmawialiśmy. No i z tych omówień coś sobie wybierze i to będzie coś, co będzie mu służyło i z czym on poczuje lepiej. Ale że poczuł się bezpiecznie, stwierdził, aha, no to mi się podoba, to mi się nie podoba, tam sobie pójdę. I to jest to mniej więcej w tym przypadku tak wygląda. U mnie, czy sposób, w jaki pracuję, jest taki bardzo... nie wiem, czy chcę teraz o tym sposobie mówić, tylko jeszcze o tym wykorzystywaniu ćwiczeń. Wiele z nich da się naprawdę robić przez dłuższy czas samemu.
niektóre z tych technik, właśnie te opisywane przez autorkę, czy na przykład ćwiczenie uwalniające od napięć stresu i urazów, to są takie rzeczy, których może, ona nie wspomina o tym oczywiście, ale to są, a propos technik, to są takie, które można stosować później samemu i również do momentu, do którego nam to służy. Zaś mój sposób pracy jest, teraz musiałbym wybierać raczej części tych swoich prac, bo raczej bazuję na tym, co klient zgłasza jako kłopot i tylko czasami częścią tego kłopotu jest jakiś obraz somatyczny, coś, co możemy zrobić, jeśli chodzi o pracę z ciałem, no to wtedy to się pojawia, ale raczej wynika to z dostrojenia. To, co robię, wygląda trochę inaczej, ale może dlatego, że wiele różnych punktów widzenia mam. No, głównym jest praca moja jako hipnoterapeuty i psychoterapeuty i ten sposób widzenia, dostrzeganie konstelacji hipnotycznych, dostrzeganie tego, jak ciało pracuje, czy pojawia się jakaś gotowość transowa. Czasami bycie w silnych objawach, nawet somatycznych, też uznaje się za trans objawowy, tak? Czyli w zasadzie można by powiedzieć, że z powodzeniem mógłbym te wszystkie techniki wykorzystać, ale patrząc na to przez lupę hipnoterapeutyczną i też one przyniosłyby efekt. Też trochę jest tak, że te techniki pracy z jednej strony są po prostu technikami, a z drugiej strony klient wybiera sobie jakiegoś specjalistę, który po prostu jakoś pracuje. Tak zastanawiam się oczywiście, jak koreluje to, kim jestem i jakie mam wykształcenie i co umiem, z tym, jacy klienci do mnie trafiają. No pewnie Sabina też sobie zadajesz takie pytania, ale mam wrażenie, że na każdym etapie życia to są klienci, pacjenci, którzy jakoś się wpisują w te zapotrzebowanie. Teraz jak się zająłem trochę bardziej taką stricte pracą przez ciało, tymi metodami bioenergetycznymi, to mam klientów, którzy zgłaszają tego typu trudności. Czy mi się łatwo wtedy myśli w kategoriach hipnoterapeutycznych? Trochę mniej, ale jakbym mógł wrócić na przykład do książki Rebeki, to spore kawałki jej pracy dotyczą właśnie pracy, którą bym z powodzeniem nazwał transową, czyli taką hipnoterapeutyczną. Ten cały kawałek, który ona mówi, który jest związany na przykład z wyobrażeniem wspomagającym samoregulację, to jest, można powiedzieć, z mojego punktu widzenia to jest po prostu dobrze robiona hipnoza. Oczywiście można ją zrobić dla siebie samego, czyli to będzie wtedy technika autohipnotyczna, ale można też trafić do kogoś, kto ten kawałek zrobi dla nas i zrobi go bardzo dobrze i wtedy ja też nauczę się to robić dla siebie samego. Poza tym ona tam momentami pięknym językiem pisze, takim naprawdę głęboko metaforycznym, który bardzo do mnie trafia i stwierdzam, no tak, no gdybym nie wiedział, czym ona się zajmuje, to bym powiedział, no jakaś hipnoterapeutka i to najprawdopodobniej jeszcze ze szkoły eriksonowskiej. Tak my pracujemy. Czyli tutaj praca z ciałem stanowi jakiś punkt wyjścia do tego, żeby klient mógł sobie różne rzeczy układać w głowie po swojemu, i wybierając do tego takie znaczenia, które najbardziej mu odpowiadają. Też odnajduję w tych technikach, na przykład w tej technice filmowego menu, techniki, które znam na przykład jako kaseta wideo pochodząca z CBT. Tam się tego rodzaju pracę wykonuje. Co prawda ona inaczej troszkę wygląda, ale ona tam też jest zagnieżdżona. Więc z tego powodu tym bardziej myślę sobie, że warto przeczytać tę książkę, mieć ją na podorędziu, Rebeki Ladej oczywiście, mieć ją na podorędziu i korzystać z niej, ponieważ ona zawiera wiele różnych technik, wskazówek zebranych w jednym miejscu dla realizacji tego jednego zadania, tak? Pracy ze swoim napięciem, ze stresem, rozpakowywaniem tego jakoś, zajmowaniem się tym. Ja jeszcze tak pomyślałam sobie, że może warto było powiedzieć moje doświadczenie z tą książką, ale w sensie co ja słyszę od ludzi, bo ja wrzucałam tę książkę na różne tam kanały swoje i jak nigdy ludzie zaczęli w ogóle tam pytać, czy warto i ją też masowo kupować i bardzo często wracało do mnie, wow, to jest tak użyteczna książka i to nie pisali terapeuci, w sensie również, nie? Ale to pisały osoby, które noszą ten stres codziennie, ten ich kontener, ciało jest dosyć taki napakowany tym stresem, tak podejrzewam. I
I tak myślałam sobie, coś jest takiego w tej książce, że ona zawiera, tak jak Krzysztof mówi, różne elementy pracy ze stresem, bo tam jest właśnie i ciało, i obraz, i taka analiza w ogóle, jak to się dzieje, że ja się zestresowuję w konkretnym kontekście, a w innym nie. Czyli takie oglądanie tych bodźców, o których mówiłam wcześniej. Jest praca z emocjami, jest praca z impulsami, jest też taka bardzo opisana, trudna część tego nurtu somatic experiencing, którego ja się w ogóle jeszcze uczę jako terapeutka, czyli jak dokańczać reakcję stresową, jak dokańczać reakcję pobudzenia, która się pojawia i jak jej nie zgasić za wcześnie, bo jeżeli ją zgaszę za wcześnie, będę chciała uniknąć pobudzenia, to to będzie w moim życiu, znaczy w moim ciele tak mnie trochę właśnie od wewnątrz osłabiało, będzie ciągle jakby takie gotowe, żeby wybuchnąć. Są też takie, to jest moja ukochana strona z tej książki, są dosłowne ćwiczenia, które ja robię na swojej jodze, czyli dosłownie ćwiczenia fizyczne. Tam oczywiście nie chodzi o nerw błędny, o tam, żeby ta równowaga współczulna, przywspółczulna się bardziej, tak jak Krzysztof mówił, ta homeostaza mogła się bardziej jakoś regulować. Ale ja nie wiem, czy jest przyzwolenie na to, żeby sobie ze stresem radzić samemu, ale na pewno ludzie to robią i fajnie, żeby to robili w oparciu o coś, co naprawdę jest bardzo użyteczne i ma sens. Także tym się chciałam podzielić, że niezależnie, czy można, czy nie można, to i tak ludzie to będą robili. No, nie wszyscy trafią do terapeuty z wielu powodów. Tak jak mówiłaś o tej użyteczności, także że masz ten feedback od swoich czytelników czy osób obserwujących twoje kanały w mediach społecznościowych, to tutaj chciałabym dodać, że rzeczywiście ta książka jest taka, że każdy może sobie w niej znaleźć coś takiego, tak jakby swoją ścieżkę, bo ten wachlarz tych możliwości, z którymi możemy sobie, z tego wachlarzu tych przedstawionych metod czy technik radzenia sobie ze stresem, to wydaje mi się, że każdy może sobie coś tam znaleźć takiego chociażby na początek na radzenie sobie z tym stresem. No jeżeli ona mówi o tym oddychaniu, tam był taki troszeczkę rozbawiło mnie to zdanie, że oddech jest jak rosół, czy coś takiego, że to jest takie ciepełko, że to jest coś tak bardzo przyjemnego. I jeżeli zwrócimy na to uwagę, tak, że wydawać by się mogło, że to no okej, okay, no może skoncentrujmy się na czymś, co jest stale przy nas i może wybierzmy sobie akurat ten sposób na poradzenie sobie ze stresem, albo te ćwiczenia, które można wykonać w dowolnym momencie, że tam ona mówiła o tym skoncentrowaniu wzroku na czymś przyjemnym. Może to być spojrzenie w górę, spojrzenie w dół, skoncentrowanie swojej uwagi na jakimś kwiatku stojącym, co możemy wykorzystać tak na dobrą sprawę w momencie, nie wiem, mamy czynnik stresujący, dobrze, no to popatrzę sobie na kwiatek, może mi troszeczkę przejdzie i rzeczywiście to może działać. Wydaje mi się, że tutaj jest też ten atut tej książki, że ona jest taka, może nie daje zero-jedynkowych recept, zrób to, na pewno będziesz czuł to później po zastosowaniu tej metody, ale daje możliwość takiego wypróbowywania różnych metod, czy takiego dopasowywania do siebie i do swoich potrzeb różnego rodzaju sposobów na radzenie sobie z napięciami. To w ogóle to, co powiedziałaś z tym patrzeniem na kwiatka, to ma z punktu widzenia tej terapii somatic experiencing ogromny sens, nawet sobie swój kwiatek tutaj przyniosłam, bo ja często na to patrzę, to nie tylko nawet chodzi o relaks, nie? Że jestem w stresie i chcę się zrelaksować. Ona wręcz mówi, że to, znaczy mówi, to może, w tej książce można znaleźć takie fragmenty, które mówią, im bardziej będziesz chciał się zrelaksować, tym ten stres będzie cię jeszcze bardziej doganiał. Zresztą wiele tych nurtów, zresztą nie tylko somatycznych, tak to traktuje. Ale tu bardziej, czy chciałam powiedzieć, że tam są czasami takie fragmenty użyteczne, ale pod nimi jest kawał naprawdę takiej teorii, która bada no, funkcjonowanie układu nerwowego. Ona nie o wszystkim tam wprost pisze, ale jeżeli się studiuje te metody, to wiadomo. I w tym skupieniu wzroku na czymś takim właśnie, co mnie zaciekawia, co jest dla mnie przyjemne, jest taka sekwencja bardzo ważna naszego układu nerwowego, przejścia z zaalarmowania, czyli o, jest jakiś stres, całe moje ciało się gotuje do stresu, do reakcji, która się pięknie nazywa eksploracyjną. Czyli z alarmu przechodzę w stan zaciekawienia.
I ona tam też w tej książce wielokrotnie to zaciekawienie przywołuje. Na przykład właśnie pozwól, żeby twój wzrok spoczął na czymś przyjemnym, na czymś ciekawym, zaciekaw się czymś w ciele. I to właśnie chodzi o to, żeby to ciało, które ciągle jest w alarmie, nawet jak już ma stres i ten alarm już mu się na nic nie przyda, to człowiek jest zaalarmowany stresem. A potem jest zaalarmowany, że metoda nie działa. I jest tak alarm na alarm na alarm i w końcu eksplodujemy. Więc ona pokazuje parę takich fajnych technik, jak od alarmu przejść do stanu eksploracji, a w eksploracji jesteśmy w tym optymalnym pobudzeniu. Więc tak chciałam, wiesz, koniecznie to powiedzieć, dlatego że to jest genialne w tej książce. Tam są takie proste ćwiczenia, ale za nimi idzie naprawdę sensowna filozofia pracy z układem nerwowym, tak naprawdę. Z układem nerwowym. Mhm. Tutaj podczas wcześniejszej twojej wypowiedzi podkreśliłaś ten moment, kiedy przychodzi do ciebie pacjent bądź klient i ty potrafisz z niego wyczytywać, czy jesteś w stanie na podstawie tego, nie wiem, jak ktoś siedzi, jak ktoś wygląda, czy jesteś w stanie zaproponować mu skuteczną dla klienta, klientki metodę radzenia sobie z emocjami czy ze stresem? No, z obserwacji ciała na pewno bardziej niż ze słuchania opowieści. Człowiek może mieć idealnie szczęśliwe życie i jego umysł może mu zepsuć percepcję tego jego cudownego życia. Więc w tym sensie ciało nie kłamie. Może są jakieś delikatne wyjątki od tej reguły, ale to może być też związane z niższą wrażliwością terapeuty na różne sygnały. Więc jeżeli skupię się bardziej na ciele niż na znaczeniu, jaki klient nadaje różnym rzeczom, czyli bardziej ta somatyczna sfera niż mentalna, poznawcza, to mam mniejsze prawdopodobieństwo, że chybię jako terapeutka. Ale no, to jest raczej tak, to jest raczej pytanie się klienta. Co działa, gdzie w takim ożywianiu, uruchamianiu, uelastycznianiu klienta napotykamy też opór, ale opór nie w sensie takim, taki opór w sensie opór ciała, dosłownie opór ciała, bo to słowo opór ma długą i wiele kontekstów w psychoterapii, nie wszystkie tu służą. Gdzie klient choćby bardzo chciał, to jeszcze nie ma gotowości, żeby na przykład opowiadać mi o historii, najtrudniejszej historii w swoim życiu, czasami na mnie spoglądając. To jest na razie niemożliwe. Więc ja też w terapii się tak krok po kroku tego uczę, ale robię to nie tylko dla swojej takiej, no powiedzmy to, nazwiemy to szumnie, konceptualizacji tego przypadku i tego, jak pracować, ale żeby też odzwierciedlać to klientowi i żeby on się uczył. Na przykład mogę mu powiedzieć, powiedziałeś, że bierzesz urlop i nagle ja zauważyłam takie kurczenie, aż nawet je poczułam w swoim ciele. Czasami ja decyduję się też mówić, co jest w moim ciele. Nie zawsze, nie zawsze to jest, myślę, też ok, ale czasami tak jest, za zgodą klienta. Czasami informuję, co też moje ciało, jak zareagowało na to. I czy jesteś tego świadomy, że w momencie, kiedy mówisz o odpoczynku, coś się w tobie kurczy? A znowu, jak mówisz o tym, jak bawiłeś się ze swoimi dziećmi, to coś się w tobie otwiera. Więc raczej bym to widziała jako taki proces, terapeuta, klient. Klient potem ten proces niesie do swojego życia i ma takie lustro, w sensie ja mam być takim potem uwewnętrznionym lustrem, w którym on sobie to ogląda. Także aż takim magikiem nie bym siebie nie nazwała, w ogóle bym się nie nazwała magikiem, ale na pewno ciało więcej doda tej magii niż słuchanie tylko opowieści słownej klienta. Jak o tym powiedziałaś, to przypomina mi się wstępna edukacja w zakresie hipnozy klinicznej i od razu taki głos mi mówi, ciało rzeczywiście dodaje magii, ale nie mógłbym powiedzieć, żeby umiejętności hipnoterapeutyczne uniemożliwiały poznanie po tym, co kto mówi, w jaki sposób mówi, po prozodii, po doborze słów, kolejności, wahaniach w głosie, tych wszystkich elementach prozodycznych, paraprozodycznych, żeby nie dało się rozpoznać stanu emocjonalnego i możliwego kierunku pracy. To jest jakby też podstawowa, ja myślę sobie tak, że powiedziałem, że to jest przypisane do hipnoterapii, bo tam się tego uczyłem, ale myślę sobie, że każdy psychoterapeuta odbiera ten rodzaj edukacji jako pewną swoją normę.
Chociaż nie wiem, tak naprawdę nie wiem, bo kończyłem tylko szkolenia w tym, głównie w Instytucie Eriksonowskim w tym zakresie. Ale tak, ostatnio właśnie na warsztatach, które prowadził Michael Jabko, który jest specjalistą od pracy z depresją między innymi, mówił, że słowa odzwierciedlają subiektywne doświadczenie człowieka. Więc jakby to jakby takie dla mnie to było domknięcie. Można naprawdę wiele usłyszeć i kiedy się doda jeszcze do tego pracę z ciałem, tak sobie myślę, to poziom magiczności wzrasta. Ale on wzrasta, to jest moje doświadczenie, wtedy, gdy zajmujemy się przede wszystkim my, jako terapeuci, własnym organizmem, własną psychiką, własnymi powiązaniami pomiędzy ego czy umysłem, a między naszym ciałem. Wtedy ja przynajmniej zauważyłem największy progres, jeśli chodzi o pracę z ludźmi, kiedy zająłem się sobą w tym zakresie. Trochę już umiałem, a później zacząłem umieć jeszcze więcej. To jest jakby jedna rzecz. Też tak jak mówimy o odzwierciedlaniach różnych emocji w ciele, to jest taki fragment doświadczenia, który też z tego wynika, ale on jest też zawarty taki nie w prostej książce. My go w terapii znamy jako pozycję słuchania terapeutycznego Johna Enrighta. Jest to też część warsztatu psychoterapeutycznego. A tutaj ona uczy obserwacji swojego ciała, takie, to co wiemy, obserwacji swoich wewnętrznych doświadczeń, bo to z kolei samo w sobie powoduje, przy odpowiednim też uzasadnieniu takim czysto anatomicznym, fizjologicznym, że wtedy, kiedy jesteśmy w stanie spoczynku, czyli odpoczywamy, bardziej mi o to chodzi, to jednocześnie jesteśmy w stanie zajmować się przyjemnością doświadczania własnego ciała, a to z kolei zmniejsza reakcje alarmowe, reakcje na zagrożenie, reakcje na niebezpieczeństwo. Więc uczenie się tego jest po prostu jedną z technik profilaktyki stresu w ogóle. Uczenie się tego. Czy to pod kątem takim specjalistycznym, że robię to dla siebie jako terapeuta, czy uczę też tego klientów, czy niechcący modeluję to w pracy z klientami. Taka jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, taka jedna rzecz, którą też wielu klientów mi zgłaszało, że w momencie, kiedy zaczęli zajmować się swoim ciałem, to zaczęło im się robić jakoś niewygodnie w swoim życiu. Niewygodnie w tym sensie, że zaczęli więcej czuć po prostu. Bo okazuje się, że te techniki pracy ze stresem, no, te mi się naprawdę bardzo podobają, już zacząłem stosować. To, co mi się tam od razu spodobało takiego do zastosowania. One powodują, że człowiek po pierwsze zaczyna więcej czuć, to już samo w sobie dla niektórych osób jest zagrażające, bo nagle napływ tych różnych bodźców z ciała jest po prostu dużo większy, człowiek jest bardziej na to otwarty, potrzebuje to umieć mieścić, integrować, przetwarzać i jeszcze dobrze się z tym czuć. Druga sprawa też jest taka, że mogą się pojawić uczucia, emocje, które niekoniecznie są przyjemne. No i tutaj są dwie ścieżki przynajmniej. No jedna jest taka, którą możemy sami zrealizować, czyli jest pewien zakres doświadczeń emocjonalnych, z którymi na pewno sami sobie poradzimy, ale jest taka, jest część tych emocji, które kiedy są represjonowane, czy jakby tak próbuje się je załagodzić technikami relaksacyjnymi albo technikami pracy ze stresem, jak na przykład czucie złości, takiej, bym powiedział, słusznie uzasadnionej albo jakiejś po prostu odczuwanej, zapotrzebowanie na ekspresję, na doświadczenie, na zgodę na to, żeby się w ogóle złościć, żeby czuć niechęć, te emocje, które są nieprzyjemne i które też w ciele przecież odczuwamy bardzo silnie, to tego kawałka moim zdaniem nie da się zrobić tak dokładnie samemu, bo zazwyczaj ta represja dotyczy tego, że ktoś nam tego zabraniał. Więc jeśli na przykład czymś się zezłościmy, bo jesteśmy dociśnięci, ten stres jest dobijający, no to automatycznie pojawia się niechęć do tego, żeby się złościć, no bo przecież wszyscy naokoło mówią, żebym się relaksował i żebym się odstresowywał. No to nie zadziała. Tutaj potrzeba specjalisty albo zapytania, co mogę z tym zrobić. No ja też pracuję, zwłaszcza w ostatnim, no już prawie dwóch latach, no nie? Przepraszam, półtora roku. Pracuję z dużą ilością osób, które nigdy nie miały na to zgody. A teraz poziom napięcia tak im wzrósł,
że wprowadzenie technik takich bioenergetycznych związanych z pracą ze złością jest po prostu niezbędne. Dopiero później, kiedy dostają zgodę na to, że faktycznie mogą czuć pełen wachlarz emocji, w tym całkowity spokój i całkowitą wściekłość, dopiero wtedy zaczyna to się robić, otwiera się miejsce na tą pracę własną. Taką własną w sensie, że mogę sam to robić i to przynosi rezultat. Ale tutaj jeszcze jedna ostatnia dygresja i oddam głos Sabinie. Tak, widzę, że widzisz, że się sposobię, bo mam parę technik na już, na już. Tak. Jest jeszcze jedna rzecz taka, że jak zaczynamy więcej czuć, to też zaczynamy więcej czuć przyjemności. A dla wielu osób, to jest moje doświadczenie, odczuwanie przyjemności jest zagrażające. Bo najczęściej spodziewali się w swojej historii, że kiedy jest dobrze, kiedy jest fajnie, no to coś musi gruchnąć. Więc tutaj pracujemy nie tylko nad tym, żeby ktoś się poczuł dobrze, tylko nad tym jeszcze, żeby mógł się tym cieszyć, utrzymać ten stan i coś zrobić z tymi zachowaniami, czy z tym behawiorem, który się wtedy pojawia i emocjami, żeby to utrzymać i żeby się to rozwijać, cieszyć się i nie robić tego zadania, tylko mieć po prostu frajdę z życia. Mhm. Takie płynięcie. Tak. Powiedz, czy ja mogę takie techniki na szybko podać też? Co ja na przykład podaję jako taki narzędziownik? Kilka, może komuś coś podpasuje? Najbardziej. Bo teraz pomyślałam sobie, że jedno to jest jak z tym pracować na terapii, jakoś tam krótkoterminowo, długoterminowo, jakkolwiek, ale pomyślałam sobie o takich, jak są takie sytuacje, jak właśnie autorka opisuje takiego totalnego przeciążenia emocjami, albo że prawie eksplodujemy. To ja mam taki swój zestaw. Pierwsze to jest poczucie granic w ciele. I to szybkie i mocne. Nie, wiecie, musicie sobie dostosować do siebie, może nie dla każdego to będzie, ale tak, zatupanie mocne, oparcie się o ścianę, zrobienie krzesełka przy ścianie, nie? Że to na tre też kiedyś pamiętam robiłam, że się plecy opierają, a nogi są ugięte i naprawdę wtedy człowiek czuje napór ściany, odpychanie ściany, czucie w ogóle granic ciała w tym sensie, że uciskanie ciała. Ja zawsze zaczynam od tego, ja też mam swoje historie z różnymi niepokojami i lękami, więc ja generalnie to wszystko testuję też na sobie, więc tupanie, uciskanie, w ogóle żeby poczuć, że ciało ma granice, że to jest pewien rodzaj, no, że to się nie rozleje, to nas nie zaleje, to ma granice. Drugie, skrzyżowanie kończyń i w ogóle ruchy skrzyżowaniowe. To tam ma jakieś uzasadnienie też neurobiologiczne z jakąś tam bilateralną komunikacją, ale żeby wykonywać ruchy, które będą wymagały od układu nerwowego trochę skupienia. Może być tylko powolne klepanie, nie szybkie, klepanie naprzemienne. Miałam takiego klienta, którego prosiłam, żeby jak ma atak paniki w centrum handlowym, to żeby chodził tak, że lewa noga szła na prawo, a prawa na lewo, czyli takim X-em trochę. Generalnie układ nerwowy walczy wtedy o przetrwanie, nie walczy wtedy o utrzymanie ataku paniki, bo musi się skupić na czymś innym. Jaskółka. W poniedziałek to ćwiczyłam na jodze i właśnie mówiłam mojej jogince, powiem o tym, że naprawdę trudno mieć atak paniki i robić jaskółkę. Więc zobaczcie, wszystko, gdzie układ nerwowy będzie się musiał skupić na przetrwaniu. Ale też, i tu jak Krzysztof mówił o przyjemności, czasami niektórym pomagają fantazje seksualne. Mam nadzieję, że to nie jest zakazane o tej godzinie na tym kanale, ale no, tak jest ten nasz układ nerwowy skonstruowany, że trudno się bać i mieć uczucie pożądania równocześnie. Więc to na niektórych działa. Prowadzenie sobie szybko wewnętrznego opiekuna. Dosłownie mieć taką figurę takiej osoby, takiej istoty, to może być anioł, to może być, wiecie, mój pies, którego miałam w dzieciństwie, który ze mną w wyobrażeniu będzie. Czyli ja nie jestem tam sama. Stres się rozlewa, jak po prostu jestem w percypowanej samotności, więc wewnętrzny opiekun. Czyli też uruchamiamy wyobraźnię. Tu może Krzysztof bardziej poczuję, bo to też może być trochę transowe, nie? Wprowadzanie, ja nie wiem, ja w ogóle w życiu nic z transem, chociaż w weekend byłam na takim szkoleniu, gdzie były elementy transu, więc sobie się, trochę się, wiesz, czuję, że trochę rozumiem, a trochę jest to nowe. Ruch, w ogóle ruch. I ta Rebecca Ladine mówi, że nawet mikroruchy mogą układowi nerwowemu pomóc się wyregulować. To nie musi być bieganie, to nie musi być wchodzenie po schodach, ale nawet takie coś, co ja teraz robię.
I kiedyś ktoś mi sprzedał bardzo fajną technikę, ja do dziś ją stosuję, że jak się czegoś strasznie boję, i to jest na przykład, załóżmy ta rozmowa, tak? Załóżmy, że ja jej się chwilę temu strasznie bałam, to ta osoba, z którą rozmawiałam, mówi: słuchaj, a wyobraź sobie, że po tej rozmowie wydarzy się największa katastrofa w twoim życiu. Wyjdziesz z tej rozmowy i coś spłonie, coś w ogóle, coś się wydarzy strasznego. I po prostu skup swoje myśli i uczucia na tym, co się wydarzy po tym, żeby twój układ nerwowy mógł się czymś zająć. O, aha, dobra, wiecie, już tak gadam, że... Układ nerwowy zajmuje się na razie tym, ale że... To nie aż tak, nie? Ale uznałam, że to jest miło mi reguluje, wiecie, moje to. Także zobaczcie, na linii czasu, żeby przejść do wydarzenia, które wydarzy się potem, którego się boję. I ja to od tej pory zawsze to stosuję i zawsze sobie wyobrażam jakiś wielki pożar, na przykład po jakimś wystąpieniu publicznym. Także to tak, tak. Aga dalej miga, ale mam nadzieję, że dam ci trochę metod, żeby wiesz, okiełznać. Mam nadzieję, że sobie poradzę, dźwięki nie słychać, chociaż jak skoro mnie nie widać, zbyt dobrze. To takie ciekawe doświadczenie. No niestety, mam jakiś problem techniczny, może się z nim zaraz za chwilę uporam. Natomiast skoro mnie słychać, Słychać? Prawie. No prawie. Czyli jest to, czego się obawialiśmy. Ojej. No niestety, nie mamy wpływu na niektóre techniczne kwestie. Możesz nam napisać te pytania nawet, jakby co. Może. Teraz powinno być mnie słychać, ale nie będzie mnie widać. Bo jeszcze sobie tak pomyślałam o tym, czy mając tą świadomość, w jakim miejscu zapisują nam się różnego rodzaju emocje, bo tu nie chodzi przecież tylko i wyłącznie o ten stres, czy mając już, tak jak mówiłaś Sabino, te podstawowe narzędzia do radzenia sobie z tym stresem, czy my możemy trwale zmienić nasze reakcje naszego organizmu na te bodźce, które wywołują u nas różnego rodzaju niepokoje czy napięcia. I to pierwsza część pytania, a druga część, no to czy istnieje jakieś, nazwijmy to, czy istnieje jakiś uniwersalny sposób, który zadziała, że nie wiem, jeżeli mamy napięcie w barkach, to świadczy to o jakimś, nie wiem, czy tutaj kumuluje nam się ten stres i czy zastosowanie konkretnego ćwiczenia czy konkretnej techniki zawsze się u wszystkich sprawdzi. Nie wiem, czy mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Jestem. Chyba zaczęło działać, tak? Nie mrugam już. Kto mówi? No, może ja zacznę. Będziemy się wymieniać przecież. Tak dygresyjnie dodam do tego, do tej technik hipnoterapeutycznych, do tych technik transowych, to zastosowanie każdej techniki niedyrektywnej, jeśli się ją rozumie jako technikę hipnoterapeutyczną, to ona będzie tak działała. Czyli z mojego punktu widzenia zastosowanie technik niedyrektywnych, na przykład metafor w terapii ACT, działa dokładnie tak samo jak praca transowa. Więc z mojego punktu widzenia nie ma terapeuty, który pracuje nietransowo. Kwestia jest tylko w tym, czy się rozpoznaje to, co się robi jako zjawiska transowe, czy pracę transową, czy też nie. Jak się rozpoznaje, to wszystkie stosowane techniki stają się dużo skuteczniejsze i efektywniejsze. No takie mam doświadczenie. To jest dygresja. Natomiast jeśli chodzi o... Zadałaś, Agnieszka, dwa pytania i w tym momencie zapomniałem pierwszego. Czy trwale zmieniamy, zmienić swoją reakcję na stres, tak ja zapamiętam. Tak. Podoba mi się to pytanie i tak sobie myślę, że przekrój ludzi, których znam, jest dosyć duży i nie,
część z nich rzeczywiście wydaje się naprawdę trwale zmienia swoje różnego rodzaju reagowanie na stres. Dla niektórych wiąże się to z wieloletnim procesem terapeutycznym, ale dla innych w ogóle nie. Ten zaś w ogóle nie korzysta z terapii i też to umie. To jest oczywiście fascynujące, ale to też tak działa. Myślę sobie, że nie ma jednej techniki dla wszystkich osób, nie jest to uniwersalne. Znajdujemy się też w różnych punktach życia, kiedy coś zadziała, a coś innego nie zadziała dla nas. Jest jeszcze kwestia taka, że na przykład część stresu, który przeżywamy, to są właśnie te niedokończone, skumulowane sytuacje stresowe z przeszłości i one są skumulowane również w pewnych napięciach mięśniowych, które kształtują jakoś nasze ciało morficznie. Czyli na przykład długotrwały stres może powodować, że nasze ciało wygląda inaczej. I ten inny wygląd, te powiększone napięcia w różnych miejscach w ciele, które będziemy uznawali za zwyczajnie wyglądające ciało, mogą być przyczyną generowania dodatkowego stresu w ten sposób, że ciało tak napięte, czy tak funkcjonujące, czy tak działające będzie po prostu źródłem dodatkowych bodźców, które będą stymulowały nasz układ nerwowy do reakcji obronnych. No tak może być. No to wtedy zastosowanie technik pracy ze stresem niewiele da, chociaż może dać dużo, ponieważ pod tym względem ta książka też jest świetna, da taki przyczynek do tego, żeby zacząć się zaciekawiać sobą tym, co się przeżywa, jak się przeżywa, żeby pójść dalej. Więc mogłoby się też tak skończyć, że ktoś trafił po prostu na terapię, która zajmuje się długotrwałym stresem, ale skumulowanym w postaci na przykład całkowicie fizycznej, trochę w takim duchu, jak to Wilhelm Reich mówił, a po nim Aleksander Lowen, tak? Że ciało wygląda jakoś z tego powodu, że mamy pewne napięcia skumulowane na przykład w odpowiednio wyglądających mięśniach czy powięziach, czy w tym, jak ciało się rusza, jakie jest elastyczne, jaką ma grację. To tak do tego wątku. A drugie pytanie? No może wiesz co, ja dopowiem też. Nie, żeby się nie zgubiło. Dobra. To myślę, że Krzysztof tu zaadresował sporo. Ja też użyję takiej, żeby to odpowiedzieć na to pytanie, czy te zmiany są trwałe, takiego konceptu punktu zwrotnego, który w ogóle jakoś usłyszałam ostatnio na warsztacie i bardzo za mną chodzi i mi układa wiele procesów terapeutycznych. Czemu niektóre zmiany są chwilowe, takie naskórkowe, a czemu niektórzy ludzie naprawdę przeżywają dzięki psychoterapii, ale nie tylko, pracy własnej, coachingowi, jakiś rodzaj transformacji. I myślę sobie, że te osoby, które w terapii czy w jakimś treningu, w ogóle no, w tym procesie zmiany, dochodzą do takich swoich momentów utknięć, nawet robią jakieś zmiany na poziomie poznawczym, nawet na poziomie emocjonalnym, ale w momencie, kiedy się robi trudno, albo robi się tak, że nie wiadomo, co jest po drugiej stronie. Nie wiadomo, co jest po drugiej stronie, jeżeli ja usiądę mówić do was z uczucia lęku. Wiem, co się wydarzy, kiedy się wycofam, ale nie wiem, co się wydarzy, kiedy usiądę tu z pełnym lękiem. I to jest ten punkt zwrotny, że mam wrażenie, że wielu z nas w terapii i w ogóle w życiu dochodzi do tego punktu zwrotnego i ucieka, w sensie, i to nawet nie jest nic złego, bo to za tym punktem zwrotnym jest coś, czego się nie zna. Nie wiadomo, co będzie, jeżeli ja nagle puszczę napięcie albo się rozluźnię w obliczu osoby, która na przykład, nie wiem, latami stosowała wobec mnie przemoc. Już mi nie zagraża, to już nie jest ten kawałek, ja już mam 30 lat więcej, ale całe życie moje ciało trzymało to napięcie i teraz czasami ten punkt zwrotny to są zmiany właśnie takie, że co jeżeli ja dojdę do tego punktu zwrotnego i nie zrobię tego, co zawsze, czyli na przykład wyjdę z pokoju, kiedy jest ta osoba, albo zacznę na nią wrzeszczeć, tylko puszczę to napięcie. I dla każdego ten punkt zwrotny będzie oznaczał coś innego. I możliwe, że w terapii, w rozwoju my tych punktów zwrotnych napotkamy setki. Dokładnie, nie? To nie jest jeden punkt zwrotny, ale mam wrażenie, że te wszystkie zmiany, czy to uważność, yoga, nawet somatik, który ja bardzo lubię, ale też go poznaję, terapie, nie wiem, systemowe wszystkie, że w momencie, kiedy się będziemy wycofywać w znane schematy,
no to będziemy w znanych schematach, nie? Więc w tym sensie myślę sobie, że zmiana trwała jest możliwa, ale też na tym szkoleniu padło takie coś, że taka zmiana jest trochę jak umieranie. I to jest taka, wiecie, mocna metafora, ale że naprawdę to rzucenie się w coś nowego, czego nie znam, no to jest tak jak pożegnanie czegoś, co ja naprawdę dobrze znam. Jak wiecie, bardzo dobre wychodzone buty. Brzydkie, nie pasują już do mojego życia, ale ja je znam. Więc, a może przez jakiś czas będę musiała na boso chodzić. Nie wiem, co jest za tym punktem zwrotnym. Więc używam tej metafory, ale myślę, że ona te różne poziomy też, na których rozmawiamy tutaj z Krzysztofem, że i ten trans, i somatic, i CBT, i wszystkie w ogóle metody, które się pojawiły, że może to też pozwoli to jakoś zobaczyć, że wszędzie możemy tak pracować, tylko na jakimś poziomie i nie schodzić dalej. I też nie jest to obowiązkowe. Jeżeli mi działają te metody doraźne, jeżeli mi działa stosowanie spokojnego oddechu, albo jeżeli mi działa codziennie zrobienie fajnych ćwiczeń, nie wiem, qigong, tai chi, albo tych z książki, to możliwe, że ja nie muszę iść dalej. Ale dla wielu osób no, jest jakaś konieczność iść dalej i to wymaga naprawdę dużo odwagi. Tak chciałam. I to jest moment, żebym powiedział o tym, taką dosłownie chwilunię, kilka słów dygresyjnie, o tym warsztacie, o którym na samym początku wspomniałeś, bo tutaj to się akurat wiąże, a propos trwałości niektórych zmian. To jest jakby inny wymiar tej refleksji. Mianowicie tak, byliśmy na warsztatach prowadzonych przez Elżbietę Pakocę i Karolinę Rynkowską-Rajewską w Poznaniu, dotyczących metody, która się nazywa odzyskiwanie dostępu do siły życiowej, Accessing Your Life Force, Beneta Shapiro. Notabene smutna wiadomość dotarła do nas, ponieważ 14 listopada Benet Shapiro zmarł. I tutaj takie osoby, które z nim pracowały, ja też z nim pracowałem, to był przez jakiś moment mój terapeuta, odszedł i no, trochę takiego smutku przeżywam teraz w związku z jego odejściem, ale też jakoś mocniej rozumiem tą metodę. Byliśmy na tym warsztacie i tam dowiedziałem się, jakby też z trochę innego punktu widzenia, że dysponujemy czymś takim, co się nazywa stany ego. Czyli to są stany, które wykształcają się w trakcie, kiedy przeżywamy jakieś trudne doświadczenia. Może się stać tak, bazując na tej teorii, czy na tej koncepcji, według którego pracujemy, że są takie stany ego w nas, które nie za bardzo mają ochotę się pokazywać. Jest to głównie proces nieświadomy, więc słowo ochota też tutaj jest takie nadmiarowe. Więc może być na przykład tak, że w trakcie pracy nad sobą, w trakcie pracy ze stresem, będę na przykład pracował tylko z punktu widzenia 3-4 stanów ego, ale jeden zostanie nietknięty, bo jest na przykład związany z trudnymi emocjami, takimi, z którymi nie jestem gotowy się mierzyć. I może być tak, że na przykład wiele różnych technik poznałem, moje ciało funkcjonuje tak, jakbym chciał, robię różne rzeczy, ale jest taki obszar, który jest niedotknięty. I może się zdarzyć tak, że ten jeden stan ego, on nie umie w ogóle korzystać z tych technik, o których my tutaj mówimy. Mhm. Oczywiście tak. Praca głównie odbywa się wtedy, znaczy jak z mojego punktu widzenia ona zawsze jest transowa, kiedy pracujemy ze stanami ego, a w wydaniu Beneta Shapiro jest to praca bioenergetyczna, czyli oprócz tego, że pracujemy stanami ego takimi pracą czysto umysłową, to jednocześnie wkładamy w to podstawę bioenergetyki Aleksandra Lowena. No bo Bennett był przez wiele lat nauczycielem bioenergetyki lowenowskiej, uczniem też oczywiście i też twórcą tej metody. To taka dygresja. Wtedy oczywiście, jeśli żeby to poznać, to można posłużyć się metaforą okna Johari, które pokazuje, że są takie obszary, które widzą inni, ale my nie widzimy, ale są takie, których ani inni nie widzą, my też nie widzimy. Natomiast coś się dzieje takiego w odbiorze środowiska nas, że ktoś po prostu coś się dzieje takiego, no nie? Potrzebujemy znów zainteresować się tym, że jesteśmy odbierani inaczej niż byśmy chcieli. Inaczej niż myślimy, że jesteśmy odbierani. To jest taki wątek terapeutyczny, co teraz poruszyłem, taki bardziej już skomplikowany, taki z mojego punktu widzenia bardzo pragmatyczny, ale myślę sobie, że on jest istotny. I to jest też ten moment, kiedy dużo zrobiliśmy już dla siebie,
ale wciąż czujemy, że coś nie działa, to być może właśnie chodzi o to, że trzeba by pójść do specjalisty, nie tylko zapytać o technikę, tylko jeszcze być może uwrażliwić się na ten aspekt pracy naszej. To nie musi być ktoś, kto się zajmuje terapią stanów ego, czy systemem wewnętrznej rodziny, która jest zbudowana na terapii stanów ego, czy i rozwijana już tak w zupełnie innym stylu, czy nawet ten Life Force Beneta Shapiro. Potrzeba po prostu jakiegoś specjalisty, który by nas skonsultował, który by zobaczył coś, czego my nie widzimy w tym momencie. Tutaj ciekawość jest na wagę złota. Znów wracamy do Rebeki Ladain i do jej technik. I było drugie pytanie, Agnieszko, tylko powiedz, jak my tam z czasem i z pytaniami od ludzi, bo... To znaczy, myślę, że odpowiedź na to ostatnie, możemy potraktować to pytanie jako ostatnie. Jeżeli Państwo mają jakieś pytania, to proszę o wpisywanie ich w komentarze. Póki co takie pytania się nie pojawiły w związku z tym. Okej. To ciekawe, a tam ktoś jest, rozumiem. Fascynujące. Jest kilka osób, także. Jest kilka, dobrze, to pozdrawiamy te kilka. Drugie pytanie było, czy są uniwersalne metody? Tak. Czy można zastosować jakieś, że jeżeli jest jakiś znak w ciele i czy są jakieś sposoby, które można zastosować w przypadku każdej osoby? Ja myślę, że to znowu będzie zależało od tego, jakie soczewki założymy jako terapeuci. Jeżeli założymy soczewki kontekstualistów, terapeutów kontekstualnych, ja się zaliczam do terapeutów kontekstualnych, to nie. To nie prowadzimy takich obserwacji z ciała na zasadzie, tu masz napięcie i to oznacza problem z ojcem. Albo tu masz... Tutaj masz, nie wiem, jakąś wiotkość w kończynie i to oznacza brak kontaktu z uwewnętrznioną matką, ale oczywiście są takie nurty, które uwzględniają taką pracę nie tylko z fizjologią, ale też właśnie jakby z taką fizycznością. W tym nurcie, ja powiedzmy nie pracuję tylko w jednym, ale gdzieś tam mam takie stałe ramy, to ja bardziej obserwuję ciało w ruchu. W tym sensie, że jedno to jest to, jaką ty masz posturę i może coś skamieniałego na twarzy, ale mnie będzie bardzo interesowało, jak w terapii będziesz reagował, czy reagowała na to, co ja będę wykładać na stół, albo w jaki sposób ja będę przyglądać się różnym twoim usztywnionym, skostniałym, czy niesłużącym ci sposobom widzenia rzeczywistości. Czyli tu jest ten akurat aspekt poznawczy, który też w mojej terapii jest obecny i nadawanie znaczeń, oglądanie, jakie metafory używa klient, jak traktuje metaforę, którą ja mu proponuję. Ale to będzie na zasadzie interakcji. Jeżeli ja na przykład wyjmę temat tego, że ktoś na przykład stale myli moje imię, załóżmy, nie wiem, teraz mi przyszło do głowy, nie? Ktoś przychodzi do mnie na terapię i mnie nazywa innym imieniem, to ja będę oglądała nie tylko to, czy nie będę słuchała tego, co ta osoba mówi, tylko jak jej ciało, jak jej ruchy, jak jej gesty, jak jej oddech, jak mimika twarzy, oczy, bardzo ważne oczy, jak kontakt stóp z podłożem będzie się zmieniał i jaka tam jest zapisana informacja. I ja jako terapeutka kontekstualna nigdy nie mówię, co to jest za informacja. Ja stawiam hipotezę. Terapeuci kontekstualni nie uznają rzeczywistości jako takiej, tylko zakładają, że każdy z nas ma prawo widzieć tę rzeczywistość inaczej. Więc ja proponując pewne hipotezy, mówiąc, ej, ale jak wyciągnęłam ten temat, że ty ciągle mylisz to moje imię, no to się coś tam w tobie wewnętrznie skuliło, albo stopy się oderwały od ziemi. Ja mam taką myśl, że to jest może o tym, że to jest jakoś, nie wiem, bardzo nie wiem, stresujące, tak może to nie jest najbardziej elokwentna hipoteza, ale załóżmy. I ja obserwuję, jak klient reaguje na tę hipotezę, co się dzieje z jego ciałem, czyli to się raczej dzieje w interakcji. Ja też oglądam, i to Krzysztof też powiedział, że on też jakby tak pracuje, że oglądam, co się dzieje w moim ciele, jak ono reaguje, bo czasami to jest jedyny dostępny na ten moment kanał, bo czasami ludzie, którzy przychodzą na terapię, są bardzo
nawet nie, że odcięci od czucia, bo to też, ale bardzo znieruchomieli. I zupełnie ja nie widzę żadnego ruchu, wręcz im więcej się robi im bardziej się robi emocjonalnie, tym się robi coraz większe skamienienie, znieruchomienie, więc wtedy ja jestem tym takim czuciem. Więc ja pracuję tak, ale dla mnie bardzo ważnym elementem pracy terapeutycznej jest powiedzenie klientowi, jakich ja soczewek używam w mojej pracy, czego on może się spodziewać, a czego może się nie spodziewać. Bo tak jakby Krzysztof usiadł na terapii, pracowałby inaczej i uznawałby inne rzeczy za ważne ramy dla terapii. W moich podejściach inne ramy, a jakby tam jeszcze siedział z nami trzeci, czwarty terapeuta, na przykład gestalt, albo nie wiem, właśnie nie wiem, cebetowy, on uznawałby inne ramy. Więc dla mnie to jest kawałek też takiej uczciwości i mojej odpowiedzialności, że ja tu siadam z tobą, ale ja nie jestem cyrkowcem, ja nie będę używać metod, których albo nie znam, albo z jakichś powodów nie chcę ich używać, albo po prostu nie umiem ich, ja będę korzystać z tych, które wypróbowałam i tobie zaprezentuję. Także dla mnie to jest też bardzo ważne, żebyśmy w tej rozmowie też uświadomili ludziom, że są różni terapeuci pracujący z ciałem i w zależności co jest ramą, ważną ramą odniesienia dla danego terapeuty, na to będzie zwracał uwagę. Także tak bym odpowiedziała. Krzysztof? Ja zastanawiam się, czy pójść w tę stronę, czy może jakieś pytanie byłoby warte tego, żeby na nie odpowiedzieć. To nie, zobacz, jest pytanie. Widzisz? Pojawiło się pytanie, jak sobie poradzić z traumą relacyjną, gdzie wystąpiła przemoc emocjonalna, wyczyszczenie do cna poczucia wartości. Bierzesz? Nie. Oczy mi się świecą. Ale myślę sobie, że każdemu terapeucie by się świeciły oczy. Pomimo tego, i to trochę tak sobie myślę, że to musi być czasem odbierane jako dziwne, że słyszę takie zagadnienie i oczy mi się świecą na to zagadnienie, no nie? Bo jednak z traumą relacyjną wiąże się bardzo dużo różnego rodzaju trudności. Doświadczenia, jakie mam z pracą z traumą relacyjną, pierwsza sprawa jest taka. Nie pamiętam, żebym kiedyś ostatnio zdefiniował czy zdiagnozował tego typu trudności. Wiem, że na pewno gdybym się posłużył tym rodzajem diagnozowania, to pewnie tak by było niemalże w każdym przypadku, kiedy pracuję. Natomiast poradzenie sobie tutaj oznacza, jeśli faktycznie tak jest, poradzenie tutaj oznacza, z mojego punktu widzenia przynajmniej, podjęcie jakiejś formy pracy psychoterapeutycznej. Wtedy istnieje możliwość naprawienia tego, co nie udało się wcześniej. I tak jak czytam to pytanie, to od razu przychodzi mi na myśl zupełnie inny sposób pracy, który też potrafię praktykować, jeśli jest taka potrzeba, mianowicie nurt psychodynamiczny. Był taki moment, że potrzebowałem superwizować pracę właśnie w tym nurcie, to potrzebowałem umieć pracować w tym nurcie. I to się udało. To była praca, w której nie było możliwości na zastosowanie jakiejkolwiek techniki, którą znałem do tej pory. Tam faktycznie pracowaliśmy na relacji. Nie było innej możliwości. Każde odejście od tego sposobu po prostu bycia ze sobą, uczenia tego bycia, obecności, tolerowania tej obecności, odpowiadania na obecność drugiego człowieka, no to była tak jakby podstawa. Więc powiedziałbym tak, no podjęcie psychoterapii, nie wskażę nurtu, chociaż sam wymieniłem tutaj akurat nurt psychodynamiczny, natomiast myślę sobie tak, że jeśli się już szuka terapeuty, to dobrze jest pójść do tego, z kim się czujemy dobrze. Dygresyjnie dodam, że badania Scotta Millera w tym zakresie wskazały, że około 90% skuteczności, czy 80-90% skuteczności psychoterapeuty to jest osoba psychoterapeuty, który jest w stanie reflektować własną pracę. Ci są najskuteczniejsi. Natomiast wybór nurtu, czy sposobu pracy, czy techniki to jest około 5% efektywności.
To duże badania, które on prowadził, przedstawiał je na kongresie Ewolucja psychoterapii w Stanach Zjednoczonych. Bardzo ciekawe. Więc z tym, z kim poczujemy się dobrze i ten człowiek potrafi z nami pracować, to jest właściwy terapeuta do tego, żeby podjąć się tej roboty. Myślę sobie też jeszcze o innych rzeczach, a propos traumy relacyjnej. Mianowicie to, na co tutaj Rebeka zwraca uwagę, ale tak myślę sobie nie wprost, to to, że traumy relacyjne leczą nam się w kontakcie z innymi ludźmi. Czyli można czasami mieć duże kłopoty, ale kiedy udaje nam się mieć przyjaciół, czy partnerów, czy osoby, z którymi czujemy się dobrze, to działa jak lekarstwo. I też w otoczeniu swoim mam osoby, które z pewnością bez trudu zdefiniowałyby siebie jako posiadające traumy relacyjne, czyli te takie trudności tym się charakteryzujące, które nigdy na żadnej terapii nie były, ale doświadczyły czegoś, co mogłyby spokojnie nazwać uzdrowieniem czy zdrowieniem, właśnie w kontakcie z innymi osobami. Super. To ja jeszcze dodam coś, co będzie tylko uzupełnieniem, ale rzeczywiście, bo ja czasami lubię sobie zanotować coś, bo mi potem to umknie. Jak zobaczyłam to pytanie, to wpisałam od razu to, co Krzysztof, ty wyciągnąłeś, czyli ważne w tej terapii jest dostrojenie, w sensie, żeby czuć dostrojenie do terapeuty albo czuć, że on jest jakoś dostrojony do nas i że jesteśmy w stanie dzięki temu terapeucie, chociaż na tym pierwszym etapie, czy jakimś etapie tej terapii się koregulować, czyli dochodzi do regulacji emocjonalnej dzięki obecności terapeuty. I ten terapeuta jest jakąś taką, nie wiem, bezpieczną bazą, chociaż jak ty mówisz, to nie zawsze musi być tylko terapeuta, nie? To ważne, żeby mieć takie bezpieczne bazy. Przyszło mi jeszcze do głowy takie oglądanie tej, i to jest dla mnie klucz, w sensie już tam to jest ważne, potem długo, długo nic, ale przyszedł mi też do głowy taki aspekt systemowy, czyli oglądanie też swojego systemu rodzinnego, z jednej strony oglądanie systemu wewnętrznej rodziny, czyli tego, jakie mam te części, z czym mam lepszy kontakt, z czym mam gorszy, czy mam dobry kontakt ze złością. Moje doświadczenie w pracy z taką traumą relacyjną jest takie, że tam często jest coś do zrobienia ze złością, nie? Ze sprawczością, z granicami, czyli oglądać sobie system wewnętrznej rodziny wspomniany, czy te ego stany, ale też oglądać sobie system, w którym się wychowałam, system, w którym się wychowali ludzie, którzy mnie wychowywali, systemy, w które wchodzę, jakie to są role w tym systemie, czy ta rola mi odpowiada, czy ją biorę, jakie strategie ja, jakich strategii się wyuczyłam wobec tej osoby, która stosowała przemoc, które wtedy miały duży sens i warto je uhonorować, uszanować, ale które z tych strategii ja decyduję się brać dalej. I to wcale nie jest tylko poznawcza praca. To jest często bardzo duża praca z żałobą, z akceptacją czegoś, czego się nie dostało. Więc tak, tutaj tak bym jeszcze to uzupełniła i tak z doświadczenia powiem, to często nie są krótkie prace, ale dające dużo nadziei i często właśnie ten moment, kiedy człowiek sobie mówi, Boże, nic nie działa, to jest ten moment, on się w terapiach kontekstualnych nazywa kreatywnym poczuciem beznadziei i to jest często początek prawdziwej pracy terapeutycznej. Że na początku próbuję trochę tu, trochę tam, trochę sobie pooddycham, trochę sobie pochodzę na tę terapię, trochę sobie pogadam na, wiecie, na tego, owego. Nie mówię, że ta osoba, która pyta, tak robi, tylko trochę sobie tak potraktuję tę terapię jako jedną ze sposobów unikania, ale często jak przychodzi ten moment, kiedy widzę, że te metody nie działają, których ja używam, żeby rozwiązać swój problem, przychodzi kreatywne poczucie beznadziei, czyli taki moment, w którym naprawdę nie mogę już wszystkiego kontrolować, nie mogę używać tych strategii i pojawia się to, co nazwałam wcześniej tym punktem zwrotnym, czyli muszę sięgnąć po coś, czego nie znam, bo to, co znam, nie działa. I tak jak ktoś pisze, że to jest, nie, to jest jakaś taka trudna sytuacja, możliwe, że zbliża się do kreatywnego poczucia beznadziei, więc jesteśmy już blisko przemiany. Taką mam intuicję, a przynajmniej to jest moja intencja dla tej osoby. Tak. Dobrze, to tutaj jeszcze na zakończenie ostatnie pytanie, już również od naszych widzów. Czy zaburzeń lękowych nerwicy, która jest bardzo ucieleśniona, odcina racjonalne myślenie i tym podobne,
Czy z tych zaburzeń da się wyjść? Nie wiem, czy ktoś z Was chciałby rozpocząć? Ja myślę, że to jest trochę ta odpowiedź na tamto pytanie. W sensie takim, że jeżeli pojawia się taka myśl, że czy z tego da się wyjść, to mi się od razu zapala takie kontekstualne oko, że może tam jest też jakaś praca z gotowością do czucia czegoś z jednej strony, czyli że może pewne uczucia mają być cały czas poza mną, w sensie nie chcę czegoś czuć i bardzo to jest też sensowne nie chcieć czegoś czuć, tylko to nie działa. Myślę, że wszyscy tu słuchający i w ogóle cały świat doświadcza niechęci do czucia czegoś, ale to nie działa. A z drugiej strony do angażowania się też, w tych terapiach kontekstualnych mówi się o zmianie, którą robimy stopami, a nie tylko głową i nie tylko siedzeniem na terapii. Więc tak do tego, co powiedziałam wcześniej, to bym jeszcze dodała to. I cała ta literatura i badania z zakresu neurobiologii i ta książka Odetnij napięcie też o tym jest, że te ścieżki odporności i rezyliencji to są ścieżki, które często są małe, totalnie zachwaszczone, nieczęsto tam chodzimy, że my potrzebujemy naprawdę sporo wykonać intencjonalnego wysiłku w nasze zdrowienie, intencjonalnego, to jest w ogóle słowo klucz w tych somatycznych terapiach, przynajmniej tych właśnie od somatika się wywodzących, od somatic experiencing, my potrzebujemy intencjonalnego wysiłku, żeby zrobić z tych ścieżek odporności, rezyliencji autostrady, bo często mamy autostrady lękowe, tak, na lęk, ale nie na rezyliencję, więc powtórzę tutaj też intencję dla tej osoby, że życzę jej, żeby przetrzymała ten moment, to może być najważniejszy moment w terapii, ten moment, kiedy czuję bezsilność, nie? Bo to jest moment mocno związany z uruchomieniem potencjału gotowości do czucia. To tak z grubsza, nie diagnozując i nie robiąc terapii przez meta. Krzysztof, czy chciałbym uzupełnić? Tak. Uzupełnić, no po prostu powiem coś innego może, albo chociaż to myślimy podobnie, więc aż tak bardzo się nie da innego powiedzieć. Ten moment gotowości na czucie też jest z innej perspektywy też kwestią motywacji. Można to też to rozpatrywać pod takim kątem. Motywacji, czyli takiego poczucia, że chcę, że to jest moment. I z niektórymi osobami, w zależności od tego, jak poczujemy się w kontakcie, jak ja poczuję to, co ktoś mówi, to zdarza mi się robić tak, że upewniam się co do tej motywacji. I niekiedy oddaję klientowi zadanie udowodnienia mi, dlaczego ta terapia ma się udać. To jest takie trochę ćwiczenie paradoksalne, ale jeśli ktoś ma dużo doświadczeń związanych z trudem w terapii, z niepowodzeniami w terapii, to on ma doświadczenia na pewno w niepowodzeniach, ale ma też doświadczenia w trafianiu na terapię. Więc można powiedzieć, że to daje pewien zasób i pewne możliwości do tego, jak się poruszać w tych terapiach. Niemniej jednak kwestie motywacyjne pozostają wtedy niezwykle ważne. Z tego też powodu, że ktoś może po prostu czuć się już zniechęcony tym, że długo próbuje i nic się nie udaje. Ja też widzę trochę to pod kątem właśnie teorii poliwagalnej w taki sposób, że różnego rodzaju objawy, trudności, zaburzenia są mechanizmami adaptacyjnymi. Czyli właściwie wszystkie te objawy pokazują, w jaki sposób człowiek mimo wszystko poradził sobie z trudnościami. I teraz jeśli ktoś mówi, że chciałby jak najszybciej się pozbyć różnego rodzaju objawów, to jednocześnie mówi, że tego sposobu, który on znał do tej pory, to on już nie za bardzo chce i rozważa sięgnięcie po inny. Ale z sięgnięciem po innym wiąże się pewien trud, o którym pisze też i Rebecca Ledaine. Jak zaczynamy robić coś ze sobą, to zaczynamy więcej czuć. Więc pytanie jest takie, kiedy objaw zaczyna powoli znikać, no to za tym objawem stoi to, czego nie dopuściłem do czucia właśnie, do przeżywania, do bycia z tym obecnym. I to wtedy wymaga pewnego równoważenia, ale ono faktycznie zazwyczaj dzieje się, mam doświadczenia bardziej terapeutyczne w tym zakresie, niż takie z życia osobistego.
Więc to wtedy równoważymy, tak? Ilość napływających emocji i przeżyć z tym, co aktualnie jest rozluźniane w postaci tych dobrze znanych sobie mechanizmów adaptacyjnych. Czasami z osobami, na przykład, które miały takie lęki, na przykład związane z lataniem, pracowałem w taki sposób, że najpierw się umawiam, iż ta osoba, że mogę się podjąć tej pracy bardzo chętnie, to też tacy klienci chętniej na hipnoterapię przychodzili, ale wydaje się to względnie prostą sytuacją, ale zazwyczaj nie były to proste sytuacje. Niemniej umawiałem się tak, że podejmę się pracy, ale pod jednym warunkiem, że ktoś najpierw kupi bilet lotniczy do tego miejsca, gdzie chce polecić i z powrotem, a później my zaczynamy pracę. I to w różnych wydaniach dobrze funkcjonuje, bo wtedy znamy punkt odniesienia, mamy właśnie granice, wiemy, do czego zmierzamy i wiemy, czym to ma się skończyć. Jedyne, czym potrzebujemy to wypełnić, to uruchomienie zasobów klienta, aby mógł sobie poradzić z tym, że on to po prostu zrobi. I w doświadczeniu transowym on to po prostu robi. To jest taka jedna rzecz. A tak dygresyjnie do technik dodam, że osoby doświadczające lęku są z mojej perspektywy świetnymi kandydatami do pracy techniką TRE. To są bardzo dobrzy klienci. Oczywiście tej pracy nie może być za dużo, bo jeśli jest lęk, no to drżenie ciała może wzbudzić trochę więcej lęku, więc potrzeba miareczkowania czy jakichś takich malutkich porcji czegoś, co dobrze znamy z innych terapii. Takich minimalnych kroków, ale one naprawdę dobrze się sprawdzają i uczą człowieka tego, jak reagować na te bodźce i poruszenia w ciele, które mu się wtedy pojawiają. Oczywiście robi to, czy stabilizuje to provider, czyli osoba, z którą ten człowiek to robi. Ale to jest właśnie ta funkcja koregulacyjna, którą też tutaj i Sabina podkreślasz, i też w książce możemy bez problemu znaleźć. Dobrze, to dziękuję Wam bardzo za tą rozmowę. Mam nadzieję, że Państwo sięgną po tę książkę. Tutaj myślę, że wiele rzeczy zostało powiedzianych o tym. Chyba czekajcie. Tak, każdy teraz pokaże, mamy wszyscy z notatkami, więc jeżeli mam nadzieję, że sięgną Państwo po tę książkę i znajdą sobie w niej coś dla siebie, więc myślę, że na tym zakończymy. Bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję za rozmowę, za wszystkie odpowiedzi na nasze pytania. Szanowni Państwo, Państwu dziękuję za obecność. Jeżeli pojawiły się jakieś pytania, na które nie odpowiedzieliśmy, to postaramy się na nie odpisać w komentarzach. Natomiast Forum Specjalistów trwa nadal. Jutro będzie spotkanie o analizie łańcuchowej w terapii dialektyczno-behawioralnej. W piątek porozmawiamy o rozwijaniu umiejętności w dialogu motywującym. Natomiast w piątek Joel Minden opowie nam co nieco o lęku i sposobach radzenia sobie z nim. Wow. Przed nami jeszcze kilka ciekawych dni i interesujących spotkań, na które już dzisiaj Państwa serdecznie zapraszam. A tymczasem życzę miłego wieczoru, a Tobie Sabino i Tobie Krzysztofie jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za udział w spotkaniu. Dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia.